poniedziałek rano zaczyna od naleśniczków i od pysznej kawki. Oczywiście, że Sintra i jej córka Ambrozja, która zostaje z nami pomimo już dosyć późnego wieku, bo ona jest nastolatką, a zostaje z nami, żeby spełnić aspiracje swojej mamy. Dziecko lub wnuk osiągnął szczyt kariery, a jej naprawdę mało brakuje do tego, żeby dostać awans w swojej pracy jako zawodowa graczka. Hejka moi kochani, z tej strony Pia i zanim zaczniemy, to wbijajcie koniecznie na Instant Gaming, bo są prześwietne promocje na gry, na Simsy przede wszystkim, ale również na wszystkie inne nowości gamingowe. I często mnie pytacie, Pia, czy ta strona jest bezpieczna? Tak, moi kochani, to jest oficjalny sklep, legitny, kupujecie, dostajecie od razu, możecie płacić blikiem, PayPalem. Ja współpracuję z Instant Gaming już ponad 3 lata, korzystam właściwie w każdym miesiącu przynajmniej coś kupuję i nigdy się nie zawiodłam, więc polecam. No i linkę macie na dole, a teraz wracamy do 100 dzieci challenge. Ambrozja jest na ten moment naszą najstarszą córką, potem mamy Le, której zmieniłam wygląd, właściwie całej naszej familii zmieniłam, odświeżyłam troszeczkę wygląd. Lea ma zielone włosy, żeby się jakkolwiek wyróżniała. I trzeba przyznać, że ona ma bardzo uroczy profil twarzy, a tutaj mamy bliźnięta Nadzieja i jego siostrę Nadzieję, którym ubrałam dosłownie takie same stroje, tylko inne kolorki. Nadzieja również wygląda bardzo, ale to bardzo uroczo i ma taką, wiecie, szparkę między zębami, co jest moim zdaniem mega słodkie. Naszym toddlerkiem jest mały Edgar, którego tata zamieszkał u nas w mieszkaniu. I ostatnie to są bliźniaczki, to jest Penny, a to jest Piper, dwie małe, słodkie bliźniaczki. I widzę, że wszyscy sobie jedzą śniadanko, włącznie z tatą Edgara, Marcinem. I do wyboru nawet były dwa dania, co się u nas rzadko zdarza. Naleśniki i nie wiem, co to jest, chyba jakaś zapiekanka z rybą czy coś takiego. I widzę, że ten mały nie ma gdzie zjeść i idzie specjalnie zjeść w salonie na kanapie. Ja bym tutaj, słuchajcie, umieściła właśnie może jedno krzesło dla takiego toddlerka, żeby on sobie jakiś fotel czy coś mógł gdzieś usiąść i zjeść razem z nimi i może tu bym dała, słuchajcie, żeby z rodziną mógł jeść. Sprawdźmy, czy to zadziała. Kazałam mu zjeść naleśnika. Aha, usiadł na ziemi. Usiądź tutaj! Nasze dzieci w ogóle poszły drzemać na kanapach, a już mają, muszą wstać do szkoły, bo są dosyć niewyspane. Po prostu nie dopilnowałam, mieliśmy dużo na głowie. Nie, idź do szkoły, dobrze. Dużo się działo, więc idą trochę niewyspane. Powodzenia. I już słyszę, że malutkie płaczą. Gdzie ty jesteś, Sintra? Co ty robisz? A ty właśnie idziesz do nich, także dobrze się składa. Jeszcze Sintra sprząta w mieszkaniu tego chłopa. No daj spokój. Oczywiście zaznaczam, żeby nasze dzieci uczyły się pilnie, bo to jest mega ważne. A ty wykorzystaj swojego tatę i niech na przykład... Czekaj, to nie jest twój tata. O matko, ja wam źle powiedziałam, rozmawiaj z nieznajomym. Ej, możliwe, że on jest tatą bliźniaczek po prostu i ja się pomyliłam. Tak, to jest tata bliźniaczek. Tatą Edgara jest Piotr Kopytko, który właśnie jest tutaj. I Edgar, idź z tatą i obaw się. Rób zabawne miny, pomóc z bajkami, niech się tata tobą zajmie. Zgadnijcie, co dzisiaj jest. Oczywiście dzisiaj jest dzień, w którym nasze noworodki dorastają, więc ja myślę, że to jest dobry moment, żeby je dorosnąć, bo Sintra jest wypoczęta i będziemy mogli od razu zacząć naukę. No co, zacznijmy sobie może od Penny. Postaż. Jestem ciekawa, czy będą bliźniaczkami jednojajowymi i będą miały taki sam wygląd, czy może będą wyglądały zupełnie inaczej. Jak się cieszy, słodko. Dobra, super, uwielbiam to, nie? Ona się urodziła w kasku. Od razu natychmiast zaangażuje tatę i każe, żeby... O, taty nie ma w domu, super. Może Piper przynajmniej będzie wyglądała inaczej. Zobaczmy. Ej, ona ma identyczny kask jak jej siostra. O co chodzi? Czemu one się urodziły z kaskiem? One wyglądają identycznie. Mają takie same ubranka i wszystko. Ej, nie wiem, nigdy mi się to nie zdarzyło. Ja muszę totalnie je ubierać identycznie wobec tego. A u góry Edgar spędza czas z swoim tatą, więc bardzo dobrze. Niech sobie budują relacje. Dostaliśmy jeszcze w ogóle tantiemy. Jakieś takie resztki z kariery zawodowej z Sintry. Ej, Florka do nas spadła, jak ona wygląda. Jest już seniorką. Nie poznałam jej. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś. Ej, wiecie, co jest dla mnie mega creepy? Uczenie dzieci leżenia na brzuszku w Simsach. Trzeba to zrobić, żeby te dzieci nauczyły się pełzać i siadać. I te dzieci zawsze płaczą podczas właśnie tej nauki.
I dla mnie to już jak znęcanie się, jakieś takie męczenie tych dzieci, czy cokolwiek. Ja nie lubię tego robić, ja zawsze uciekam kamerą gdzieś indziej, żeby po prostu na to nie patrzeć. Kocham, kiedy mamy nastolatkę, kocham... A one są blondynkami! Ej, one mają dosłownie wszystko takie samo. Nawet mają piżamki takie same. Ja w ogóle chyba nie będę zmieniała im tego wyglądu. Niech się wychowują w tych kaskach. Ale to jest niesamowite, że one są swoimi własnymi klonami. Jestem ciekawa, czy jak dorosną będą się różniły jakkolwiek tym wyglądem, bo to jest mega... Nigdy takiego dziecka nie mieliśmy. Ale widać, że się różnią charakterem, bo jedna zasnęła od razu, a druga płacze. Pierwszy raz od bardzo długiego czasu mamy chwilę, żeby coś porobić, więc kazałam Sintrze teraz na zapas pogotować. Co prawda za godzinę wracają dzieci ze szkoły, a szczerze mówiąc, w realnym życiu ja bym totalnie nie wyrobiła, żeby mieć tyle dzieci, bo naprawdę, masz godzinę wolnego, to i tak musisz poświęcić ją na przygotowanie jakichś rzeczy dla rodziny. Ale wiecie, no to jest też nie codzienna sytuacja, bo ona jest samotną matką z 7 dzieci w rodzinie teraz. Jeszcze się lodówka popsuła i trzeba ją naprawić. O! Lea przyprowadza ze szkoły Felicjana! No przecież to jest jej brat, jak super. Chodźcie tutaj, jakieś oceny dobre podostawali. Ej, ale oni świetnie razem wyglądają w tych strojach. Słuchajcie, jak fajnie, że znalazłam takie fajne stroje dla nich. Poprawa ocen. Ej, Lea dostała 6, ona poszła tylko jeden raz do szkoły. No to jest niesamowite. Ja już ją mogę wyprowadzić, ja za chwilę to zrobię. Nadziei ma 5 i Nadzieja również ma 5. To chodź sobie zrobić sama tort i ja cię za chwilę wyprowadzam. Wracasz ze szkoły, bierzesz obiad, który mama zrobiła. Patrzcie, jak wita Felicjana, a Felicjant klaszcze na jej widok, no to jest niesamowite. Więc Lea dorasta, ona w ogóle była takim bezinwazyjnym dzieckiem, w ogóle się nią nie zajmowaliśmy, cały czas była ulewana, a mimo tego bardzo szybko zdobyła 6 w szkole i bardzo szybko możemy ją dorosnąć. Ona ma straszne cechy, jest ponura i jest zapaleńcem. Ciekawe, jakie teraz cecha jej wylosuje się. Perfekcjonistka, co by na to, żebyśmy zapisali ją na studia i jako w sumie pierwsza nasza córka poszła na studia. Ej, chyba żadnego dziecka nie wysłałam na studia, nie wiem dlaczego, my i tak ją wyprowadzimy zaraz. Może zaraz po tym, jak się na te studia dostanie, chociaż z drugiej strony, jak ona teraz odejdzie z rodziny, to my możemy sobie robić kolejne dziecko. Nie ma na co czekać, przeprowadzam ją i tym razem przeprowadziłam ją do babci Patryśki. Ciekawe, jak to się wszystko potoczy, bo postanowiłam, że ej, Patryśka jest tam sama, niech jej wnuczka na studiach z nią zamieszka. Mam nadzieję, że to nie będzie dla niej problem. No, ona ma taki duży dom, że chyba nie. O, nasza córka Mona nas odwiedziła i sama chyba robi 100 dzieci challenge. Mój system z tym, że tatusia wynajmują u nas mieszkanie, działa, bo on opiekuje się swoją córką. Ej, jakie one w ogóle są słodkie, obydwie. Robimy oficjalnie eksperyment. Zobaczymy, czy jak one dorosną, będą miały również takie same stroje i w ogóle fryzurę i wszystko jeden do jednego jak teraz. A my, skoro mamy miejsce w rodzinie, to halo, trzeba kontynuować 100 dzieci challenge i postarać się o kolejne dziecko. I to będzie 36 dziecko Cintry. A z kim? Z tym oto panem, którego już mieliśmy raz na oku i stwierdziłam, że hej, spróbujmy z nim. O, Ambrozja, czas do pracy. Niech ona idzie do pracy tak normalnie. Jezu, ona jest niewyspana. No co za typiara. Weź, zostaw to jedzonko, idź do pracy. Trudno. Kawy już nawet nie zdążysz wypić. A nie, zdąży wypić kawę. To wypij kawę jeszcze, nie jedz. O, ten fotel dla malucha zadziałał. Widzicie, on teraz jest z całą rodziną. Może się poczuć i częścią. I jeszcze nas odwiedziła nasza córka Róża, a my nie tracimy czasu i romansujemy z Sławomirem. Dzwoni do nas telefon, prawdopodobnie ktoś odszedł, ale ja boję się odbierać i nie chcę psuć im romantycznego nastroju, więc ignoruję na razie to, że on dzwoni. O nie, oni odrabiają lekcję u mamy w pokoju, a ona przecież idzie zrobić barabara teraz z tym swoim nowym chłopem, a tu wszyscy przyszli. Dobra, ej, weźcie, wyjdźcie, bo ja będę myła podłogi. A ja mam taką cringe'ową historię, jak byłam mała, nie? To mieliśmy sąsiadów, z którymi często się bawiłam i u nich był taki temat, że jak rodzice chcieli spędzić chwilę intymności, to mówili, że oni teraz myją podłogi i dzieci mają wyjść z domu, bo będą podłogi mokre i wtedy, wiecie, te dzieci wychodziły z domu, nie? I oni kitowali dom, zamykali dom i na przykład oni nie mogli wrócić do domu przez godzinę albo dwie i przychodzili wtedy się bawić na przykład do mnie, bo w domu były umyte podłogi i dla mnie, jak ja byłam dzieckiem, to było takie okej, normalne. Mnie babcia tak nie robi, ale czaje, nie? A teraz jakby z perspektywy dorosłego to... Dobra, dzieci wyszły, można myć podłogi. Ciekawe, czy będzie z tego kolejne dziecko do naszego wyzwania 100 dzieci challenge. Ej, Ambrozja wróciła, ma awans, nie? Ale nie dostała tego awansu. Nie wiem czemu, nie wiem co się stało. Czyżby to był szczyt kariery? Ja będę musiała ją dorosnąć po prostu. Słuchajcie, zrobię urodziny i znajdę jej jakąś
bardziej normalną karierę, no bo nie będę czekała w nieskończoność. Ona będzie blokowała slot w naszej rodzinie, a musimy robić 100 dzieci challenge. O, jak się słodko cieszą. Ui, dorosła. Jaka cecha się wlosuje? Nieangażująca się. Lubię ten zestaw cech, że jest śmiała, jest zapalęca i jeszcze dodatkowo się nie angażuje. Ej, kupuję jej koneksję. Simowie z koneksjami zaczynają wszystkie kariery kilka poziomów naprzód. Plus ona i tak by zaczęła chyba tam na trzecim poziomie z racji jej wychowania dobrego. Ale no, nie mogę się doczekać, żeby to zrobić. Najpierw musi porzucić tą pracę, którą ma. Boże, wyciek z pieluszki. My to robimy takie wzniosłe rzeczy, a tutaj... Fuuuj. Co się tu odwaliło, widzowie? Guru techniki i będzie mogła wybrać ścieżkę kariery e-sportsmenka. Jestem ciekawa, od której poziomu, od którego poziomu kariery ona zacznie. Ej, słuchajcie, zobaczymy. O 4. Musi teraz nauczyć się programowania, biedna. Na szczęście lubi programowanie. Harry odszedł, nasz 4. syn. Marcin chyba w zemście zaprosił sobie babkę, która jest w zaawansowanej ciąży. Prawdopodobnie z nim, bo się całowali przed chwilą w korytarzu. Ale my się w sumie tym nie przejmujemy. Sintra sobie właśnie śpi. A Ambrozja opiekuje się dziećmi, ona nas bardzo wyręcza. To jest ten moment, w którym nie ma spania. Bo ktoś się budzi, płacząc. Ej, w ogóle to zróbmy sobie test ciążowy, bo ja nawet nie robiłam. O, trzeba otworzyć. Dobra, jest w ciąży, super, cieszę się. Ej, teraz tak patrzę, że dzisiaj jest o 17:00 festiwal miłości. To weźmy, jedźmy z całą rodziną na ten festiwal. Muszę ich do 17:00 w miarę ogarnąć. Pierwszy raz widzę, żeby oni się bawili w tym, ale w sumie oni są razem w grupie takiej, którą zrobiłam i uczmy się i lekcje i oni tutaj mają różne takie zabawy, więc niech spędzają sobie w ten sposób czas do tej 17:00. Podziel się wielkimi wieściami. Postanowiłam załatwić sprawę z Sławomirem, najnowszym tatusiem, który będzie tutaj prędzej czy później nawet mieszkał. Pojedziemy na ten festiwal miłości i tam prawdopodobnie Sintra pozna kolejnego chłopa, kolejnego tatusia. Więc fajnie, gdyby on wiedział, że jest teraz w ciąży i ona mu właśnie powie, że hej, jestem z tobą w ciąży. On jej chyba nie wierzy. Nie no, ej, on się ucieszył. Jestem zdziwiona, że się ucieszył tą wiadomością. Cieszę się, że nie znudziły ci się jeszcze moje dowcipy. Jeszcze odczucie pozytywne poszło tutaj. No, powiem wam, że tak bardzo zaimponował mi ten Sławomir, że... Ej, ty, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Przesłałam ci pewien drobiazg, który może przypadnie ci do gustu. Do zobaczenia wkrótce, prawda? O, Patryśka! Ej, słuchajcie, jedźmy do tej Patryśki, chociaż na te 2 godziny. Twój urodzinowy prezent od rodziny jest już w drodze. Wkrótce dotrze pocztą, możesz go wyglądać. Ej, ale to znaczy, że co, że on będzie w sensie za 5 minut? Czy... przy okazji tego, jak pan listonosz przyjdzie, czyli jutro. Bo nie wiem, czy zostać w domu i czekać na ten prezent. W sumie, co to za nowość? To chyba musiał dojść w jakiejś aktualizacji, bo ja nigdy czegoś takiego nie miałam. Dobra, bierzemy nasze dzieci, które potrafią chodzić. 2 najmniejsze zostają w domu. Dom rodzinny Sintry. Kurczę, jak ja tu dawno nie byłam. Cześć. I w ogóle pamiętacie, jak pieska zaadoptowaliśmy? Ma na imię Ptaszek. Jest to piesek Patryśki, żeby samotna nie była. O, Patryśka schodzi, chodźcie się przywitamy z nią, ty podziękuj za ten prezent. Ej, dajmy babci obrazek od wnusi, tutaj powieśmy. Ej, wnuk też ma taki obrazek, dajmy też od wnuczka. Nie wiem, gdzie go powiesić, może tutaj? O, ej, ale te wnuki kochają babcię. Pewnie nie zdążymy zjeść, ale zrobiłam jeszcze właśnie grilla. Dobra, zaczął się festiwal miłości, idziemy na niego, ale widzę, że najpierw musimy wysłać małe dzieci do żłobka, także nara. Albo mam lepszy pomysł, widzowie, słuchajcie, zrobimy tak. Zostawię tutaj dzieci, te najmniejsze u babci, nie? Nawet te tutaj przeniosę, te malutkie. I niech one zostaną u babci. No i jesteśmy, wybraliśmy się, dzieci u babci zostawione, to jest po prostu plan mistrzowski. I teraz tak, szukamy dla Sintry jakiegoś nowego tatusia, jakiegoś nowego fajnego chłopaka. Najlepiej, żeby wyglądał nietuzinkowo. I tak pomyślałam, że może Ambrozja by sobie znalazła kogoś dla siebie. Sintra pyta guru miłości o miłość. Ostatnio nam nic ciekawego nie powiedział, ale raz mu się udało. O, czekaj, a ty kogo poznałaś? Co tutaj z jakąś laską gadasz? Mówi coś o Barabara, o ogniu. A ona, jej się nie podoba ta wróżba. Słyszę dzwony kościelne, ale zdaje się, że są one popękane.
no nie ma żadnych dzwonów kościelnych, bo musimy jeszcze narobić 20 dzieci dokładnie, jeszcze musimy urodzić, żeby były te dzwony kościelne, ślub i tak dalej. Wow, ej, znalazła sobie dziewczynę! Jak to się stało, że wy się tak szybko zaprzyjaźniłyście, zaczęłyście flirtować ze sobą? A ja w to idę totalnie i ona jest chętna? Całują się po raz pierwszy! Wilkołak. Słuchajcie, postawmy na wilkołaka. Bardzo mało mamy dzieci wilkołaczych i ten wydaje mi się naprawdę w porządku. Nie wiem w ogóle, jak on wygląda, to jest najlepsze, nie? Więc to jest też ciekawe, że totalnie nie wiemy, czy on jest ładny, czy nie. No cóż, kochani, warto jeździć na takie festiwale. Oba skończą się kolejnymi partnerami, tylko że w przypadku naszej córki będzie to partnerka na stałe. I ja właśnie będę kazała jej, żeby ją poprosiła o to, żeby została jej dziewczyną. Zgodziła się, oczywiście, że tak. Fajnie, że mamy, słuchajcie, takie fajne związki, przynajmniej u naszych dzieci. W ogóle bardzo ładna dziewczyna swoją drogą. Ale o dziecko z wilkołakiem niestety starać się nie możemy, bo jedno dziecko znajduje się u Sintry w środku, w brzuszku. A na miejscu w naszym domu czeka na nas kolejna nasza czwórka dzieci. O, słuchajcie, wesoła nasza córka, odkąd jest w związku, stała się wesoła, jak fajnie. No i Sintra z mdłościami musi wracać do 100 dzieci challenge i zadbać o najmłodsze dzieci, które zostały już wysłane do domu przez Patryśkę. Uwielbiam tą serię 100 dzieci challenge, mam nadzieję, że wy również, kochani. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się w kolejny poniedziałek na kolejnym odcinku. Tym razem czeka nas poród, no i kolejne staranie się o dziecko.